Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Farmer Łukasz. Jesteśmy na serii z mapy Lipinki. Dzisiaj w odcineczku pojedziemy na nasze gospodarstwo. Drugie, tutaj na pole 64, tam rośnie trawa. I będziemy ją kosić zestawem, który wypożyczyłem. Tutaj stoi. Pottinger. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczkach. Tak. W końcu udało mi się ogarnąć tutaj te belki wszystkie. Są ładnie poukładane. Krowy nakarmiłem. To zaczęło znowu tutaj tworzyć TMR. Się pozbędziemy. Tutaj już skosiłem. Tak więc nie trzeba. Mało pieniędzy na koncie. Ale to się chyba powinno zmienić. Jeszcze żadnych płonów nie sprzedałem, bo nie ma ceny. W ogóle tutaj są śmieszne zapotrzebowania. Zobaczcie. O, zapotrzebowanie na jęczmień, którego i tak nie mam. No ale co to za zapotrzebowanie, skoro tutaj jest wyższa cena niż tu na zapotrzebowanie. Takie śmieszne. O, widzę, soja rośnie, sądzi, którego nie mamy. Rzepak, owiec, lipa. Mleko spada, jajka spadają. To wapnie mi się na stóp. Nie tak spadają, że na ziemię, tylko cena spada. Jedziemy sobie. Przetestujemy sprzęcior nowy, wypożyczony, bo myślę o zakupie. Myślałem też nad klasem, ale zaczynać też od razu od takich wielgaśnych. To lepiej później po prostu sobie wymienić tą, jak już tam bym kupił. Teraz tak. Dobra. Tniemy po polach, bo żebym za daleko pojechał. Nic tutaj nie ma na nich. Są zakultywowane, więc pojedziemy po nich. To wielgaśne pole. Za ponad milion do kupienia. Ale tutaj plonów to by było. Jak tutaj zrobimy siano, tu będzie można zakupić koniki. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tej nierówności. Daje radę, choć nie rozpędza się za bardzo. I tutaj daleko by było do obrabiania tego pola, a tak jak jest trawka, to powinno być ok. Mówię, będę musiał tutaj na pewno jakiś traktor, albo kupię jakiś z turem i go tutaj zostawię, żeby on był tutaj, żeby dawać konikom jeść. Albo na razie będę po prostu dojeżdżał, dopóki nie mam pieniędzy.
A potem po prostu tutaj może ten klasior przyjedzie, a tam kupimy jakąś większą maszynę. Trochę się pozmieniało na gospodarstwie, znowu zmieniłem maszyny. Powymieniałem na inne. Żeby też cały czas jednymi nie robić. Ciekawe, ile tutaj zbiorę tego z tej łączki nowej. Można powiedzieć, że drugi odcinek z rzędu z tego samego, ale jest, dostałem na testy kosiarkę, tak więc trzeba przetestować i sprawdzić. Czy ona tutaj się będzie nadawała na moje gospodarstwo? Mówię, te konie będą kupione, to na pewno będzie trzeba po prostu większymi sprzętami to robić, żeby szybciej ta praca szła. Nie wiem, jak te konie ogólnie będą to siano, jak szybko będzie ubywało to siano, o tak o. Ale to się dowiem, jak już będą konie w stajni. Teraz sobie pojeździmy jeszcze, będę na pewno musiał wynajmę większą przetrząsarkę. Też powinna być jakaś. Skoro kosiarki dostałem do przetestowania, to przetrząsarkę też już mam załatwioną. I zobaczymy, jak ona sobie poradzi na tych nierównościach. Jak widzicie sami, tu jest teren taki, jaki jest. Nic się z tym nie zrobi. No i teraz tylko trzeba czekać na odpowiednią cenę. Zaplon i posprzedawać. W samej soi najprawdopodobniej mam jakieś 120 tysięcy, więc tylko musi być ta cena. Spłacimy ten nieszczęsny kredyt, który mamy cały czas. Już teraz maszyny zmieniłem, to już nie będę na pewno nic kupywał. Czy teraz jeszcze jakaś talerzówka albo kultywator wjedzie na pewno? Nie wiem, może pług? To już taki normalny. Nie jakiś głębość, tylko normalny pług. Może Lemkena przetestujemy. Wezmę najpierw na testy, a potem jak będą pieniądze, to się kupi. Zobaczymy, jak ta praca będzie szła.
Kosik po tyłu też. Pojedziemy tu, poprawimy. Już na tym save'ie mam nagrane prawie 70 godzin. To jest ile? 3 dni grania. Idziemy na sklep. Na pewnokę. Zwrócimy maszynki, żeby nam niepotrzebnie nie zabierały pieniędzy. Tutaj zaczepię? Nie. Dobra. Pomału dojeżdżamy. Okej. Zrobimy tak. Wypożyczone. Zwróć. Zwróć. Wchodzimy tu, trzy wstrząsacze, ten ma 8 i 7, weźmiemy, wypożycz. Tak więc bierzemy, albo, dobra, moment jeszcze. Z grabiarki. Wypożyć 1000. Teraz tak. Chciałbym zobaczyć, czy dałoby się to podłączyć tutaj. Się. Tak więc fajnie, bo będę mógł od razu dwie maszyny zabrać ze sobą. Nie będę musiał jeździć. Teraz odpalimy już. Sobie światełka. Widać coś, widać. No tragedii. Przejdzie, przeszło. To jest dobrze. Wow. Nie wiem, co ja zrobiłem. Chyba będę mógł tu wykręcić. No dobra. Przejedziemy tędy. Znowu po polach, dopóki nic nie rośnie, to na pewno ułatwi mi to, przyspieszy.
transport. Tu owies czeka. Dobra. Odczepiamy. Wiesz co to było? Do psa swojego czasowym? Tak odczepiamy to jak kółka. Powinniśmy podczepić. Druga wielkości jego. Rozkładamy. Ile bym go nie czesał, czy godzinę? Odpalamy. Teraz zobaczymy, jak to będzie sobie radziło na tych nierównościach. Ono właśnie. No, ale jakoś daje radę. Lecimy sobie tutaj, robi się wieczór, jak widzicie sami, w niektórych miejscach nie łapie. No ale w porównaniu z tą moją maluśką, no to robi już robotę, więc na pewno zmienimy. Tylko potrzeba pieniążków, to jednak trochę kosztuje. I mówię, jeszcze męczy kredyt cały czas. To zobaczymy w ogóle, jak to wygląda tutaj dalej z cenami. Czy coś można w końcu by było sprzedać i zarobić, no ale... Jak widzę, no to ciężko. Mleko to już w ogóle bieda. Zobaczmy co zwierzątek. Za 20 godzin będziemy mieli 15 krówkę, tak więc fajnie. Kurki się robią, dobrze, niech się jajka robią, najlepiej niech będzie jeszcze cena, to też ładne pieniążki się zarobi. Kredyt tu. 260. Już troszkę spłaciłem. No ale też 260 tysięcy to nie jest mało, to jest kombajn, naprawdę. Więc... No musi przyjść cena, będzie trzeba to sprzedać i poddawać tego kredytu trochę. No już te odsetki też nie są takie tragiczne, też tak mocno to... Nie dotyka mnie, bo tam chyba jest 800 parę. Na dzień. Tak w sumie się wydaje, no ale już ile godzin mam nagrane, więc ile to jest dni, a kredyt mam tak naprawdę od samego początku chyba, no więc pewnie już ponad 100 tysięcy poszło na same odsetki. No ale jakby nie to, to nie byłoby maszyn takich jakie są. Pewnie dalej bym się męczył forsznitem, choć on też wcale nie był taki zły. Jako drugi kombajn, to on dość sobie dobrze radził. Dopiero były bizonki. Dwa. I one w sumie też nawet spoko sobie radziły, no ale jednak na dwa to już jeden pracownik robił. No roztelmasza już nie ma. Jak będą żniwa następne, to będziemy, zrobimy filmik jak zwykle, ale już nowym kombajnikiem. Znalazłem ciekawy, bynajmniej dla mnie, mi się podoba. Jeszcze ma fajny wzór. Chciałem do niego wziąć większy header, nieoryginalny, ale za nisko opuszczał i tarł nim po ziemi, więc
Widziałem jednak oryginalny, jest mniejszy niż Rostelmasz. Bo Rostelmasz miał 9 metrów, ten ma 7,6 normalnie. No ale to już jednak jest marka, więc na razie te pola jakoś też nie ma pieniędzy, żeby je kupywać, więc ten 7,6 metra normalnie mi wystarczy. Poza odcinkami tak najczęściej ja tylko robię poprzeczniaki, a resztę już pracownik. Ja w tym czasie robię co innego, więc to mi nie przeszkadza. No i dobra, no tutaj sobie jako tako poradził z tym przetrząsaniem. Zobaczymy jak ze zgrabianiem. Też fajny, bo kosik może wyjść. Jak ona to zrobi? Coś takiego. To jeżeli chodzi, przynajmniej na razie, o zgrabianie, to całkiem spoko. Świetlimy sobie więcej. No fajnie daje radę. Trasa powinna sobie na spokojnie z tym poradzić, żeby zebrać ten pokos, który zostaje. No zobaczymy jak to będzie wszystko. No to mi się podoba naprawdę. Zgrabiareczka na duży plus. No i co, na pewno będzie trzeba tutaj przyjechać. Ale tutaj chyba wezmę, też wypożyczę samozbierającą i zrobię to samozbierającą przyczepą. Nie będę robił bel. Bo jak tu będzie ciągnik z turem, to po prostu wezmę łychę. Wysypię sobie kupę tego tam na placu też. Po prostu tyle, ile będzie trzeba, tyle będę im dawał. Więc powinno być ok.
Nie no, naprawdę w porównaniu z tą moją mini zgrabiareczką i mini przetrząsarką, no to ta jest naprawdę świetna. Nie mówię, że do tamta źle to robiła, bo ogólnie dało też się pracować. No ale jednak ta już kawał tego zbiera. Jest no o wiele szybciej. Czy tak jak widzę, no to tutaj będzie tego trochę. Wydaje się małe, ale jednak jest kawał tego, bo jeżdżę i jeżdżę i cały czas jeszcze jakim dużym sprzętem i jest naprawdę co zgrabiać. Więc myślę, że taki jeden pokos to im starczy na bardzo, bardzo długo. Jeszcze jeden tutaj. No jest tego. Tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie i cześć.